Siemano, widzowie, witam was. Pierwszy odcinek z gry. Pierwszy odcinek, trzeci odcinek z gry Humankind. Możecie zostawić lajka. Są to moje pierwsze słowa, które dzisiaj tutaj wypowiadam. Także nie miejcie mi tego za złe, jakbym dzisiaj tutaj seplenił na samym początku. No, rozgrzałem się tylko jak mogłem. Robiłem wszystkie miny, jakie mogłem porobić. No, więcej się nie da. Dalej już trzeba to chyba rozgrzać, grając dalej sobie w naszą giereczkę. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Tutaj widzę, że niestety czerwoni są pełni nienawiści do nas. To bardzo niedobrze, bo my jesteśmy już w stanie wojny z dwoma królestwami. Także no, trzecie królestwo to nie jest coś, czego my byśmy bardzo koniecznie chcieli być w takiej stanie wojny z trzecim królestwem. I chciałbym zobaczyć, słuchajcie, co się stanie, jakbym ja na przykład teraz zaatakował i spróbował odbić moje miasto. Czy to jest możliwe? Aktualnie nie, bo nie mam tur, ale możliwe, że w przyszłości taka możliwość będzie. Co się dzieje w sumie? Co my tutaj zrobiliśmy? Tutaj łupimy, widzę. Tutaj są nasi. Ja bym chciał sobie zobaczyć. A, tak, my odbijamy to miasto chyba. Nie, co się dzieje? Czekaj, co? Ktoś mnie zaatakował. Konnicy jego. Na dwóch moich konników? No dobra, pokaż. Porażka! Ale chuje, nie? Nie no, widzowie. No to jest problem, nie? Ty, ja bym tu chciał natychmiastowo So podpisać tell me, how pokój. are you today? Zaproponuję pokój. I bleed. My fields burn. And I presume you do no better. There's just no way to make this work. I do not accept. No niestety, Sadek. No jest, widzowie, gigantyczny problem, bo ja nie mam ludzi, nic nie mam. A tu mam jeszcze jakąś armię. To atak na przeciwnika, oponenta. No i co, widzowie, zrobiłem? Połączyłem tutaj to miasto, które mieliśmy tutaj. Połączyłem je do tego naszego wielkiego miasta i stworzyłem tutaj centrum administracyjne. Z tego względu, że będę mógł robić na przykład jednostki. Boxman! Tak? Czy to... A nie, bo centrum administracyjne tak by nie działa jak osobne miasto. Tylko działa właśnie jak podłączone do tego samego miasta. Także chyba bardziej się opłaca generalnie robić własne miasta, niż właśnie centrum administracyjne. Ale generalnie tutaj sporo zasobów dostałem. Jedzenie jakieś i tak dalej, i tak dalej. A to oznacza, że to miasto będzie się dużo szybciej rozwijać. Chyba. Mam taką nadzieję. No i będziemy zyskiwać jakichś nowych farmerów, nowych ludzi i będę mógł tworzyć nowe jednostki. Prowadzisz wojnę, co się stało? A, relacje pełne nienawiści. Nienawidzimy skurwysynów. I bardzo dobrze. Brano kulturę. Dobra, trzeba zrobić tutaj taktyczny dojazd. Albo odbić może miasto? Ja jestem w stanie odbić miasto? No chyba i jestem. Jestem, ale oni przed chwilą pisało, że mam dużą przewagę. A chuja mam przewagę. Na dziurę dostanę. Porzuć misję albo utrzymaj. Kontynuuj oblężenie miasta i uczyń postępu w kierunku zdobycia kolejnej broni oblężniczej. A tutaj co się dzieje? A to oni mnie zaatakowali, tak? A, no to wycofkę jednak. To niedobrze, bo ja te punkty tracę. Bardzo niedobrze, że ja te punkty tracę. No i co? Robimy jednostki. Na początku zrobimy łuk triumfalny. Bo to jest istotna sprawa, ale zaraz po tym szybkie tak zwane jednostki są robione. Generalnie to ja bym robił te jazdy konne, bo one są najlepsze do walki. A potem bym inwestował w zwykłych takich ziomków tutaj, typu wojownicy, bo ci wojownicy są w stanie robić fajne oblężenia z tego, co rozumiem. A niekoniecznie moja jazda konna jest w stanie takie oblężenia robić. Fajne. No ale z drugiej strony jazda konna no to totalnie wymiata. Także no. Dobra, klikajmy koniec tury. Czy uda nam się to splądrować? Jeszcze jedna tura i dostaniemy 600 golda. Coś się tu zmieniło z tymi. Potrzebie. Są w potrzebie i szukają mojej pomocy. Co się dzieje, wariacie? Czego potrzebujesz? Prowadzisz wojnę.
To może sojusz, co ty na to? Let us formalize our mutual appreciation. This does very little to placate me. Try harder. No to jak nie chcesz, to nie. Wyjebany go. Możemy udostępnić sobie na przykład mapy, jak chcesz. Ten będzie pewnie kosztować trochę. Punktów tych fioletowych, ale generalnie będziemy więcej widzieć. Opracowano rybactwo. Okej, okay, teraz mniej więcej widzimy, co się dzieje na świecie. Tu nic nie ma w ogóle? To jest niezasielone? O kurde, to możemy tam zakładać te posterunki jakieś. To nie takie głupie w sumie. Moglibyśmy tam jazdę konną wysłać i zakładać posterunki. Chociaż pewnie tam za posterunek zapłacę jakieś kosmiczną ilość punktów wpływów. Naprawdę. W sumie to nie wiem, czy na razie chcę to robić. Na razie to chciałbym chyba wygrać wojnę. Dzięki Xbox za powiadomienie. Tak, ja bym chciał wygrać wojnę i zaatakować ich. Na razie, cyk. O kurde, jaka bitwa. 105 do 75. Musimy to wygrać. Natychmiastowe rozwiązanie. No jaka porażka, kurwa. No co? Ty, no ja dostaję taki wpierdol od nich. I co wie? Ale syf, ty, no co jest grane? To udało się splądrować, jeszcze tura jedna. O! Tak, dobra, chcesz... Tak, chcę pokój. Jak najbardziej. Dobra, już nie walczymy ze sobą, tak? Pełni nienawiści, przyjmij. Jak najbardziej, niechaj będzie. Ty, czemu Laventa powróciła do nich? Jak Laventa, przecież to było moje miasto chyba. Laventa to nie było moje miasto? No dobra. Niechaj będzie jak jest teraz. Kurwa, ale mi nakopali do dupy, ty. Są oni tacy silni w ogóle? Jotienkryncem. No dobra, to musimy robić nowe jednostki. Nowe jednostki, jak najwięcej tych jednostek. Tutaj niestety jednostek w stanie nie jestem zrobić, więc robimy dzielnicę rzemieślniczą może. Albo port może? Nie. Może dzielnicę rzemieślniczą. Co wy na to? Albo łuk triumfalny, on mi da punkty wpływów. Tak w sumie najbardziej bym z tego skorzystał. Róbmy łuk triumfalny. Tutaj. Bo i tak tutaj nie jestem w stanie nic za bardzo budować innego. No i nadal prowadzimy wojnę z pomarańczowymi, prawda? To się nie zmieniło, tak jest. Nadal jest wojna z pomarańczowymi, chociaż dostaję straszny wpierdol. Powinienem już to dawno podać, no to walczymy do końca. W ogóle mam jakąś technologię, którą mogę odkryć, ale nie odkrywam żadnej. Działania wojenne, koszary, minus 10 przemysłu dla jednostki, broń oblężnicza. No to już wydaje mi się, że w to idziemy, skoro jesteśmy w trakcie wojny, trzeba inwestować w działania wojenne. Czemu tego się nie udało nadal sprądrować? Cały czas pisze pozostały czas jedna tura. Dziwne. I chciałbym zobaczyć też, czy ja mam jakieś w ogóle wojska. Tutaj mamy dwie jednostki, a tak poza nimi jeszcze jest jakiś pułk jeden uczników, a ci co tutaj okradają oponenta. No dobra. I tymi też tutaj podejdziemy bliżej do przeciwnika. Niestety pokrzyżowało mi plany wszystko. Podstawowa pierwsza. O kurde, bitwa jest jakaś, tak? A czemu mnie atakuje pomarańczowy? Dobra, pomarańczowy mnie atakuje. To wycofka. Pokrzyżowała nam niestety tutaj plany, pierwsze moje oblężenie, które zakończyło się niechybną porażką, mimo gigantycznej przewagi. Pełni szacunku. Też sojusz. Przyjmuję. Jak najbardziej, czemu by nie.
Zmusiła mnie do kapitulacji. Okres kapitulacji 330 reparacji. Ech. No przegraliśmy. Dostawaliśmy w pierdol, to tak powiem. Nie walczyliśmy w ogóle, byliśmy gościami, którzy na nich najechali, a w ogóle się z nimi nie biliśmy. No niestety, bo miałem dwie wojny. No trudno. Jeden pokój, druga przegrana. Myślę, że nie jest najgorzej. Szkoda, że Harappara nie została zajęta. Ale możemy. Nie ma tego złego. Niby straciliśmy 600 golda, ale te 600 golda tutaj ukradłem z tych kurwa tej. Z tej dzielnicy, także. Chyba jest git. Generalnie. No i możemy teraz chyba moim pułkiem wyruszyć w podróż daleką. Nie można tego zrobić na tym samym polu. Chciałbym się tutaj udać w podróż i skolonizować te tereny do siebie. Także wy tam pójdziecie. Cyk. Naruszę pewnie granice przy tym, ale mam nadzieję, że nie będą źli. Żądanie ich nastroje wojenne. No są gigantyczne, widzę, nastroje. Zerwano umowę handlową, ucisk wiernych, anektowano moje terytorium. Wkurzeni są chyba. Nie dziwię się, z drugiej strony mógłbym Babylos rozdupcyć. Oni są w trakcie wojny. Z fioletowymi. Z różowymi. Moglibyśmy wjechać na ten Babylos. I ich tutaj ciach. No nie takie głupie, oni mają jedno miasto, no. Tylko byśmy potrzebowali tych maszyn oblężniczych i więcej jednostek. Myślę, że może chwilę zaczekamy. No i przeprowadzimy atak, wojnę. Co się dzieje? Umowa kulturowa. Plus 5 wpływów na Imperium? Oczywiście, że przyjmuję. Jak najbardziej. To jest ture. W ogóle to też możemy im coś zaproponować, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. A czemu ja mam kryzys? Pokój z moim wrogiem. Nie, słuchaj. Traktaty i my się może tutaj umówmy na unie celne? Kupujący jest zwolniony ze wszelkich nieobowiązkowych opłat? Albo umowa naukowa. O, plus 5 nauki do Imperium. No i koch, że my się zgadzamy razem. Petarda. No i co? Będziemy robić to, co robimy najlepiej, czyli się bili chyba zaraz. Tutaj wyślę może już te wszystkie moje wojska na terytorium czerwonych. Wszystkie oprócz tych jednych ziomków, co tam mieli. Tam mieli jechać i zakładać nowe kolonie. Czemu oni nie jadą i nie zakładają nowych kolonii? A, bo nie mogę przejechać przez terytorium przeciwnika. Nie, no mogę. To o co chodzi. No to nie wiem. Dobra, skipujemy turę. Jakiś wybór do podjęcia, czy co jest grane? Mi się po prostu wojskowi zrespili. No to niech się zrespili. Bardzo dobrze, że się zrespili. To chciałem zrobić właśnie. No i najścig. A wy? No wy co? Wy pod granicę też. Czemu nie możecie chodzić? Co się dzieje? A, bo jesteście zablokowani. No czekamy, aż się ruszą. By poczekać, koniec tury. Sprzedano zasób konie. Komu? A, różowym. No to może być. Szkoda, że to nie ja podejmuję decyzję o tym, komu co sprzedajemy. Ale dobra. Rozumiem, że to nasi handlarze i ja nie mogę mieć tutaj ręki na wszystkim. Dobra, no i tu niech lecimy dalej tymi koniami. Tymi łucznikami tam, gdzie zaznaczyłem. No i najścig. Powinno być kitowa. Ci już poszli? Nie, blokują mnie chuje. No posuwa armii, no. A ja nie mogę płynąć? Nie możesz tak zrobić, ponieważ nie posiadasz technologii. Nie umiem wpływanie, ty. Ale jaja. Wydasz poczekać, koniec tury. Tym razem wygramy może jakąś wojnę. Zaatakowano mnie. Czym mnie zaatakowano? Zablokowała jedna z moich armii, no, to prawda.
Ja poczekaj, co? Ty. Ale dziwka. Rozdupcyła mnie, ty. Otwórz bitwę. A pokaż bitwę ręczną. Tak jeden raz bym testował tylko. Zakończ rozmieszczanie. Gdzie mogę rozmieścić moich? Następne pole nie znajduje się w obrębie rozmieszczenia strefy. Czyli tylko mogę ich zamienić, to nie no. Zakończ rozmieszczanie w takim razie. Oj, oj, oj. A, bez szans, no. Mogę się jakoś wycofać? Pewnie miałem taką opcję, niepotrzebnie to klikałem. Wycofka, wycofka. Nie mogę. No co, na dziurę dostaliśmy, no przegramy, to wiadomo, że mam gigantyczną przewagę. Trudno się mówi. Porażka, bitwa, harapa. Kurwa, po raz kolejny chcą ją pokorzyć. Nasz naród, widzowie. No nic, twórzmy na tym więcej jednostek, tylko tym razem by się przydało jakichś takich oblężniczych jednostek, typu na przykład włócznicy albo wojownicy po prostu. Bo potrzebujemy, albo jednostkę oblężniczą, ale aktualnie nie mam jeszcze takiej technologii. W sumie za 3 rundy będę miał, to mogę sobie to anulować tych ziomków i po prostu stworzymy te jednostki oblężnicze. Dobra, neścik. Chyba tak? I jak najbardziej, tylko jeszcze tutaj to wojska na granicę podeślemy. A tu co się robi? A tu robimy łuk triumfalny. Bardzo dobrze. Tutaj moi ziomkowie lecą na dalsze kontynenty. A oni w ogóle nie polecą na dalsze technologie, bo my nie umiemy kurwa na dalsze tutaj miejscowości, bo my chyba nie umiemy pływać. Na dalsze wyspy. Czyli kto pierwszy nauczy się pływać, zagarnie to wszystko? Łoż kurwa, ty, to my musimy być pierwsi. Czemu my nie umiemy jeszcze tego pływanie? Trzeba jak najszybciej żeglugi wszystko porobić, ty. Potęga morska, widzę, że tutaj będzie odgrywać gigantycznie ważną rolę. No co, no idź dalej, no przecież się zaznaczyłem, gdzie masz iść. To co stoi, jak debil. To co to są? Te ziomkowie? Horda chuńska. My jesteśmy chyba lepsi. I mam tylko jedną jednostkę? Nie no, ja tu wchodzę, nie? Ja już zniecierpliwiony jestem. Chcę wojny. Jak najszybciej, sprzedano zasób. Do różowych, spoko, niech oni sobie tam kupują te konie. Pyk, pyk, dawać, gazu, gazu. Wy się połączcie i poczekajcie, aż się tutaj zrobi jakaś porządniejsza armia. Wy też robicie jazdę konną. No to róbcie. Wy robicie łuk triumfalny, no to róbcie. A tutaj w tym mieście się robi jazda asyryjska, no to róbcie. Czekamy na tylko tego. Na machinę oblężniczą aż wynajdziemy jeszcze 3 rundy. W ogóle mam jakieś prawo, które możemy tego przecież wprowadzić, tylko to mega dużo kosztuje, ale za to na armię plus 50 funduszy splądrowania, plus 4 plemię do zdolności bojowej. Utrzymanie się z łupów, nie? Chyba bierzemy. It's not plunder, it's an early form of performance-based incentive payments. I proszę mi to złupić. Hodowlę koni, co wy na to? Myślę, że to jest super cel do łupienia. Pozdrawiam z rodzinką. No wy do przodu panowie. Nie wiem po co ja tu jestem. A, tutaj jest jeszcze przeciwnik, o kurde.
Ty, to takie łatwe jednak nie będzie, ja sobie chciałem tu wyjechać. Ja chcę Vito, ale widzę, że może być ciężko. Koniec tury. W ogóle, co my tu musimy mieć? Musimy mieć następujące ilości wpływów. Gwiazdki rolnika. A ludności w Imperium. Gwiazdki budowniczego. Ukończ budowy 20 dzielnic. Dobra, czyli takie standardowe, rozwijające rzeczy. Musimy się po prostu rozwijać jako ludzie. No dobra. A ty, w ogóle... O kurde, udało mi się przyjąć Babylon. Kurde, no niestety zapomniałem tutaj przenieść moje pliki nagraniowe na inny dysk. Także zabrakło mi miejsca na tym dysku. Na czym to skończyliśmy? Że tutaj nasi chyba wygrali, ty. Przejęli miasto całe. Trzeba im jak najszybciej pomóc. Wypowiadając wojnę przeciwnikowi, tak jest. A nie, w sumie może byśmy traktaty jakieś podpisali. Chyba niekoniecznie możemy. A mamy, ty, relacja, prowadzi wojnę z moimi sojusznikami. No to wojna zaskoczenie, wypowiedz wojnę. A muszę mieć 80 nastrojów wojennych. Dobra, no to idźmy im coś poplądrować chociaż, kurwa. Czemu by nie, jakieś tutaj złoto. Coś na pewno się znajdzie do plądrowania. Weźmy, połączmy tutaj siły w wielkie armie. Generalnie tu trzeba przede wszystkim inwestować w armię. I mamy tu takie wydarzenia jak piaski czasu. Podczas podróży przez starożytną, pustynną krainę w odległych rejonach twojego imperium natrafiliście na intrygujący widok. Dwie wielkie kamienne nogi bez tułowia, obok których spoczywa trzaskana twarz. Na piedestale wykryto następującą sentencję. Patrzcie na moje dzieła i przez moją chwałą gincie z rozpaczy wokół... Nie pozostało nic innego. Ten widok zaczął cię prześladować. O twórcy tej cywilizacji nikt już nie pamięta, a wszelakie jej osiągnięcia przeminęły. Nawet jej nazwa przepadła. Dziś twoje rządy są niezagrożone. Nie ma na świecie większego przywódcy. Tak jest. Jednak czy świat będzie o tobie pamiętał za wieki? A za milenium? A za eon? No i tutaj mamy... Słowo, zasilmy nasze szeregi, to mój lud osiągnie nieśmiertelność i to mi daje plus 5 żywności. Pismo. Najwięksi poeci, dramaturzy i pisarze spiszą 1000 historii, które będą powtarzane przez pokolenia. Patriotyczne. Minus 20 kosztu dla jednostka i kult. Wszystko jest w rękach siły wyższej, fanatyczne, plus 50% wiary i 50 kosztu przemysłu dla dzielnica religijna. Weźmiemy sobie pismo. Dzięki temu będziemy mogli szybciej wykonywać jednostki. My bardzo byśmy to chcieli. Jak najbardziej. Tylko z drugiej strony, kurde... Poczekajcie. Potrzebujemy jeszcze jednej jednostki konnej, tak jest. Potem byśmy inwestowali już w wojowników jakiś. Generalnie. Wydaje mi się, że tych wojowników byśmy inwestowali. Chociaż w jedną jednostkę na samym początku. I tutaj może tą jazdę konne bym wyrzucił. Albo zróbmy coś takiego. Wtedy się stworzy jazda konna. Niech oni się tutaj połączą. Wszyscy razem. A kiedy mi się odblokuje tutaj nowe ten? Możesz odblokować nowe miejsce opracowując technologię. Wdrażając nowe zasady. Dobra, to tutaj to anuluj i zróbmy tutaj tylko i wyłącznie wojowników. Jo. I czekamy chyba na następną turę. Tutaj się robi nadal ten łuk triumfalny. Niech się robi. No i co? Lecimy plądrować. Szkoda, że oni tak wolno się tu poruszają, mam wrażenie. Mega wolno. Jak tam nasi? Wygrałem tą wojnę? Wygraliście wojnę, parowie? Co się dzieje? Ja tu tylko złupić kilka rzeczy. Splądrować tylko sobie... 1000 golda! To działanie... Następujące imperium będą miały wobec ciebie roszczenia. Kartagińczycy. Aksumici. A, czyli wszyscy będą i Aksumici, a ja Kartagińczycy. Czyli moi ziomkowie też? Aksumici też. Jak im to splądruje. Kurwa, ale 1000 golda tam jest. Nie no. Ty, to ja nie wiem, czy ja chcę ten sojusz, szczerze mówiąc. To mnie nie obchodzi bo za bardzo ten sojusz. Szczerze mówiąc, jak ja mam
Jak ja mam to splądrować, a mam nie splądrować, to wolę splądrować. Jo. I do centrum administracyjnego też splądrować. Jak najszybciej. Dobra, nechcik. A, jest tu w końcu moja armia i ona fakt... A, i mogę ich zaatakować w ogóle. Tutaj są. Ty. Czyli jak ja ich zaatakuję... A oni mają armię koło siebie, to się zalicza jako jedna armia? No co ty gadasz? Ty. No tak, tak to działa. O kurde, jak ja bym wiedział. O kurde, jak ja bym wiedział. Ale jaja by były, jak ja bym wiedział akurat. No to by było fajnie, jakbym wiedział. Coś czuję, żebym wygrał więcej bitew niż jej przegrał. Nie wiedziałem, że to tak działa. Dobra, jakiś lag jest. Czyżbym odkrył nowe imperium? Niekoniecznie. Co się dzieje? Koniec wojny państw trzecich. O, zakończyła się wojna. O! Oni przejęli wszystkie te całe tereny tutaj. Pod okupację swoją. Nadal widzę, mają tutaj jakieś zbuntowane chyba jednostki. Albo gdzieś oni w ogóle posiadają też tereny na innym tym, na innym kąty. A, oni sobie tutaj założyli, kurde, miasto kolejne. Okej, ciekawe. No dobra, ja to... Ale to co, my chcemy splądrować moich? Nie, to nie chcemy chyba splądrować moich. Ja bym się odegrał na pomarańczowych. Po raz kolejny. Musiałbym zwiększyć moje nastroje wojenne i nie wiem jak to zrobić. Słuchaj. Jak zwiększyć moje wojenne nastroje? Może zrobimy traktat. Odmówiono. Sorry, you're not getting out of this that easily. A, i dostaję teraz większe relacje wojenne. No i super. No i elegancko, że mi odmówiła. Dobra, no czyli mi wracamy w takim razie pod drugą granicę. Całą moją armią. Ci niech się połączą tutaj. Tak zwana jazda konna. Wy przestańcie robić jazdę konna, a zacznijcie może inwestować w przemysł, na przykład w kopalnię miedzi. Co wy na to? Myślę, że to super pomysł. No i moja armia niech leci tutaj pod granicę. Zarówno ci tutaj też wojskowi chyba też pod granicę niech lecą. Chyba, że czekamy jeszcze jedną turę i robimy machiny wojenne. Chyba tak. Dobra, next. Przeczekać. Wy. No wy z powrotem na granicę nocą. A i tutaj nic nie robię, tak? Możemy coś wybudować. Co możemy wybudować? Kopalnię? Mam tu jakąś kopalnię do wybudowania? Coś do wykopania jest tutaj? Chyba niekoniecznie. Jedwab możemy zebrać. Ale chyba jeszcze nie umiemy. No to nie wiem, zróbmy może magazyny zbożowe, no. Whatever. Chociaż może nie, chociaż... Może zróbmy tak. Kuźnia. Potem zróbmy zakład kamieniarski. Na końcu zróbmy 15 stabilności, może nie. Na końcu nic nie róbmy, bo zaraz dostajemy te jednostki obleżnicze i je zrobimy. Koniec tury. Mamy to. Pyk. Jednostki obleżnicze. Taran. Możemy zbudować. Superaśnie. Ale dawno nie słyszałem tego słowa. Dziwne jakieś to słowo jest. Superaśnie? Co ja właśnie kurwa powiedziałem? I nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Dlaczego nie mogę zrobić mojej superaśnej machiny obleżniczej? No gdzie jest moja machina obleżnicza? Ty, zostałem oskamowany, nie? Ty, no jest normalnie, że tego. Działania wojenne, pa. Można skonstruować wyłącznie podczas oblężenia za pomocą gromadzonych punktów obleżniczych. Ciekawe. No dobra, to może koło. By mogli robić rydwany i drogi. Automatycznie tworzy drogi pomiędzy miastami i posterunkami. Przypadkiem to klikłem. A może żegluga? Granice. Ta, wydaje mi się, że żegluga. Lecimy. Jak najszybciej w tą żeglugę. No dobra, no to moje wojska wysyłam pod granicę. Zaraz będziemy przeprowadzać atak. Jesteśmy kurwa wojownikami w końcu. No i next, następna tura.
spróbujemy tą paraparę zająć. Now that you are no longer one of the three most renowned empires. Jak to nie należy do trzech najbardziej renomowanych imperiów? To który jestem? Na trzecim miejscu? O kurwa. No to niedobrze, ty, to trzeba zmienić jak najszybciej tutaj. Musimy powrócić na karty historii. Ludzie mają się nas bać. Sprzedałem miedź i sprzedałem perły. Może być. Czy jeżeli generalnie mamy z kimś traktat handlowy, to oznacza, że on może ode mnie wszystko kupić, co mu się zażyczy. Ciekawe to jest. Słuchaj, traktaty i udostępnijmy sobie mapy. Dołożysz kolejną propozycję. A, za 3 tury musimy z nią pogadać. Trzeba mieć więcej moralów, bo jest przypał straszny. No i tutaj zabudujemy. Jaki jest plan? Te hodowle koni, nie? Chyba. Ja nie wiem, czy ja od wspaniałych rumaków, czy ja tak by... A mam już tu hodowlę chyba koni. No to wydaje mi się, że po kolei lecimy. Kuźnia. Potem dzielnica nowa. To mi da prestiż. Czyliśmy mogli osobne miasta stawiać. A nie je łączyć. No i gituwa. Prestiż bardzo ważna sprawa, ale tak najważniejsze jest na początku, ta później jest taka średnio ważna. Koniec. A, poczekaj, bo ja zapomniałem o tym, że oni są przecież kurwa w sojuszu. A z moimi ziomkami. Ja nie mam wystarczająco, kurwa, dużo moich roszczeń, żeby ich zaatakować. Muszę mieć 80 nastrojów wojennych. Mam nadzieję, że wtedy moi sojusznicy nie wejdą do bitwy. Wojny. Dobra, najścig. Na razie boostujemy się ekonomicznie, tak to jest poza. Jest gituwa. No i najścig. Wy odpoczywajcie, wszyscy tu odpoczywają, a wy musicie coś zbudować, bo jesteście miastem. No dobra, to po kolei, nie? Skład drewna, skład kamieniarski, kuźnia, a potem się zobaczy. Najścig. Ostatnia z rodu. Ninuwa jest wielkim, stabilnym megalopolisem. Megalopolis. Jednak niedawno ujawniono tam niepokojącą prawdę. Wielu służących z tamtejszego pałacu zostało wykastrowanych na polecenie miejscowego zarządcy. Uważa się, że eunuchowie są bardziej lojalni i podobno wypełniają wiele funkcji. Od dworzan przez śpiewaków po gwardzistów. Co sądzisz o tej sprawie? Nie no, co zaakceptować? Nie interesują nas sposoby, w jakie Ninuwa rozwiązuje swoje problemy? Nie. Ukarać? Okaleczanie jest niedopuszczalne. Miasto musi za to zapłacić. No jak? Bez przyrodzenia? Bez pięć przemysłu? Blokad przyjąć. Eunuchomie mogą zapewnić stolicy równowagę. No pewnie mogą, ale no jak tak? Przecież to boli. Nie można tak. Oni też mają uczucia. Agresywni. Czemu są do nas? Są na ciebie źli i istnieje duże prawdopodobieństwo ataku? Ty, no wariacie, co ty? Unia celna, może ty, wspólna, albo wspólna logika, ty, może my się jakoś dogadamy, co? Wariacie, wspólna logika może. Odmówiono, jaki chuj, ty. A, bo on jest potężny, a ja jestem jakimś klocem. Powoli na arenie światowej staje się. Bardzo niedobrze, pełni nienawiści. Kurwa. No nie jest dobrze. My prowadzimy z kimś wojnę? Nie, prawda? To już pokój, nie. Cię trzeba upewniać, bo ja nie zawsze wiem, z kim prowadzę wojnę tutaj w tej gierce. Dobra, koniec tury. Wy tutaj. Wy połączcie się może w jedną armię. I wy to samo w sumie. Co się stało? Znowu wykrzyknik. Potrzebuję mojej uwagi.
Co się dzieje? Agresywni. Spokojnie. Ekspansja. Skieruj armę należące do innego imperium na posterunek. A, że ten posterunek tutaj mógłbym przejąć. A nie, to już nie jest posterunek, nieważne. No nie ma tutaj posterunków do przejęcia. Jakby były, to już bym przejął. Tworzymy jak najszybciej żeglugę. Technologię żeglugi. I będziemy tutaj zakładać jak pojebani te posterunki, bo ja mam mega dużo wpływów, także myślę, że będzie gituwa teraz. No i wy czekajcie na odpowiedni panowie moment w przygotowaniu, koniec tury. Fajnie by było zaatakować Haraparę, ją zniszczyć pół. Może udostępnimy sobie mapę, co ty na to? Jakie odmówiono? No to jest przypał, nie? No i dobrze, że odmówiła. No tutaj niech te armie się połączą. Ja mogę jakoś kliknąć, żeby oni tu cały czas stali i jakby robili jedną rzecz w przygotowaniu, byli po prostu non stop. Czy ja za każdym... Automatyczna eksploracja, włącz automatyczną dla tej armii. Co to oznacza? A, że oni sobie będą biegać sami. Nie, macie stać kurwa na dupie i nic nie robić. Stacjonuj, utrzymaj tę pozycję, dopóki armia nie otrzyma nowego rozkazu. Potwierdzam. To cały czas stać, nie tylko tą rundę. Nechcik. Tu możemy kolejny triumfalny ten, triumfalny łuk zbudować. No niby możemy, ale to mi zabierze już w sumie sporo chyba rzeczy. I o, to nie chcę chyba łuku triumfalnego. To można jakby na jedno miasto mogę jeden łuk triumfalny, czy jak to działa? A chyba na jedno miasto jeden łuk triumfalny, czyli tutaj po prostu jeszcze nie zbudowałem łuku triumfalnego. Tak mi się wydaje, dzielnice. No ta, tutaj nie ma. Tak mi się wydaje, czyli tutaj muszę zbudować łuk triumfalny jak najbardziej. No dobra, niech będzie tutaj w takim razie. 5 tur się będzie robić. No spoko, niech się robi 5 tur. Koniec turska. A tu co to jest? Obsydian. Relacje się zmieniły, agresywni. Gdzie mnie zaatakowała? Władczyni zablokowała jedną z moich armii? Gdzie zablokowała jedną z moich armii? Niby. Nie wiem, ale widzę, że kąsa cały czas. My też będziemy kąsać. Zaraz na nią najedziemy. Ty, a może po prostu zrobimy tak zwany wjazd i po prostu ją złupimy. Ty, to nie jest takie głupie tak generalnie w sumie. Poczekajcie. Wjeżdżamy do nich. Tylko oni mają tu sporo armii, więc jakby trzeba to mega ostrożnie zrobić. Wydaje mi się, że to co robię nie jest takie głupie. Teraz tu bym wjechał. I to kurwa splądrował. Tak jest, potwierdzenie plądrowania. Zablokowałbym im jeszcze dodatkowo armię. I moją armię przesłał dodatkowo, żeby tutaj wspierała kolejnych ziomków od pleców, w razie by się coś tutaj wydarzyło zaraz. Jest dobrze. Myślę, że są wszyscy wkurzeni. Wojna! Wypowiedzieli mi wojnę! Ty, to atak! Zmierzymy ich w pół, kurwa! Rezerwy! Natychmiastowe rozwiązanie! Zwycięstwo! Pyk! Mamy gwiazdkę szczepoki dostęp. Straty 0%. A z nimi się bijemy? Z żółtymi, czy nie? Słuchaj, czy my się bijemy przede wszystkim? Nie. No to jaki jest problem? My kumple. Także tutaj ziomkom nie przeszkadzamy. Ty, to zero łupienie, jebać to łupienie, przecież to będzie nasze. Na szybki atak na miasto. Tylko nie wiem, czy nie lepiej było wypocząć naszymi. I chwilę sobie odregenerować jakby hapsy. Spróbujmy się teraz trochę wycofać.
i zregenerować sobie HP. To żeby nie było. Zaraz dostajemy jakieś... O, tutaj widzę przeciwnicy, siema. O. Dobrze, morale mi wzrastają. Może wygram tą wojnę w końcu, jedną. Dobra, i tymi chodźmy... Nie wiem, gdziekolwiek tutaj. Mam jeszcze gdzieś jakieś jednostki? Nie, mamy tylko te trzy jednostki, dobra. Znaczy tylko, aż. Trzy armie, a nie trzy jednostki. Niech odpoczywają. Ci nie mają co odpoczywać, widzę już. Tak sobie możemy przeprowadzać tak zwany atak. Jeszcze tych wyślemy. Niech tutaj idą. No i tutaj zaraz pyk, wsparcie do tych ziomków. Idziemy w takiej formacji. Nie ma co. No też zmiażdży ich, jak i zaatakuje tutaj. Dobra, no. To będzie miazga, no. Nie przesadzajmy. I tu 3% tego życia straciłem. Dobra. Next tura, koniec tury. Opracowana żegluga. Teraz mogę pa. Mogę? Żeglować? Czy nie mogę? Nie wiem, na jakiej zasadzie jeszcze to działa. A możemy kolejne rzeczy stworzyć, jak na przykład koło. Albo pismo. Ja bym stworzył pismo, bo to mi da też... Mniejsza kos zasad w punktach wpływu. Będziemy mniej płacić za zasady, także spoko. No i co, ja bym jeszcze tutaj mały podjazd, jeszcze jedna tura. Róbmy jeszcze jakiś mały podjazd dla widza. Dobra. I tutaj zaraz się też trzymamy blisko armią. Ci niech sobie odpoczywają dalej. Dobra, atak na Harappę będzie przeprowadzony w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria. No i do zobaczenia. Widzimy się jutro o tej samej godzinie z tej serii, czy też również z innej, bo odcinki dwa razy dziennie w sumie. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.